Krajowa Administracja Skarbowa i Opolski Oddział to administracja, która lokalowo także jest bardzo rozproszona w Opolu. Mamy swoje siedziby na ulicy Szpitalnej, czyli to, o czym Pan Prezydent mówił, ścisłe centrum. Tam bardzo ciężko jest się dostać w ulicy jednokierunkowej nad samą rzeką. Oprócz tego na Osińskiej i na ulicy Cementowej, gdzie także praktycznie jest bardzo ograniczona możliwość dojazdu. Do nowej siedziby, do Centrum Usług Publicznych przyniesie się Izba Administracji Skarbowej oraz drugi Urząd Skarbowy w Opolu. I co ważne, w tym miejscu wszystkie sprawy z zakresu podatków, cła będą mogli załatwić nie tylko mieszkańcy Opola, ale także całego powiatu opolskiego. Teraz już można chyba sobie powiedzieć, że jakby te warunki, które mamy na przykład tutaj w tym budynku, w którym się znajdujemy, no obsługi nie są optymalne. I w tej nowej lokalizacji o to chodzi, żeby one właśnie optymalne były. I bardzo profesjonalne, do tego między innymi będzie służyła ta sala obsługi klienta, czyli tak jak w tych instytucjach, które z klientami współpracują na co dzień i jest już pewnym standardem, systemy kolejkowe, pełna obsługa, bieżąca spraw w jednym miejscu. Na pewno realizować roboty w taki sposób, żeby nie zakłócić życia społeczności lokalnej i mieć pozytywny wpływ na środowisko, nie zanieczyszczyć tego środowiska, także wszystkie te nasze kroki idą w tym kierunku, żebyście Państwo, mieszkańcy miasta, nie odczuli naszej działalności. Nowe Centrum Administracyjne Miasta, w którym współpracować sobą będą, koegzystować w dwóch podobnych budynkach będą administracja rządowa i samorządowa. Biurowiec, który wspólnie będziemy budować, będzie siedzibą nowego Centrum Opola, więc duże, a nawet powiedziałbym ogromne zmiany przed nami.